Siemano, witam serdecznie w dniu kolejnym, kolejnym dniu roboczym. Mianowicie dzisiaj mamy piątek i ja właśnie w ten oto niekorzystny, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, piątek zabrałem się tutaj za spawanie tego wózka. Dzisiaj chciałbym to skończyć, nie wiem czy mi się to uda. Troszeczkę nie chce ze mną współpracować spawarka niekiedy. Ale co? No ale jakoś będę walczył i jakoś będę robił wszystko w tą stronę, żeby było dobrze. Troszkę mnie ona denerwuje, bo czasem ładne spawy wychodzą, czasem po prostu idzie jak trzeba, jak po maśle, a czasem się zacina, skleja się elektroda i nie chce ze mną współpracować. Niekiedy wypala mi dziury, tutaj jakieś dziury zaczęła mi wypalać, musiałem to jakoś uratować. Tak czy inaczej, kończymy dzisiaj wózeczek. Tak to finalnie, tak to wygląda powiedzmy w 80%. Wczoraj udało mi się koła zamocować do tego wózka. Zaraz go postawię jedną ręką, to tak średnio. Zastanawiałem się, czy będzie to sztywna konstrukcja, bo tak sobie myślałem o tym, żeby tutaj dać jeszcze stężenie na środku, albo ewentualnie gdzieś tutaj, tak czy tak, ale okazuje się, że chyba nie będzie takiej potrzeby. Więc wózek jedynie będzie miał stężenia porobione na dole, tak jak tutaj widzicie, dwa stężenia po bokach, dlatego że cały ciężar jak gdyby towaru, który tutaj będzie wisiał, będzie się opierał na tym profilu. I żeby zniwelować trochę to obciążenie na ten profil na środku, to tutaj dałem takie stężenia, dwa konkretne. Jedno z jednej strony, drugie z drugiej strony. Obspawałem wszystko elegancko i teraz nie ma takiej opcji, żeby tutaj cokolwiek mogło się wydarzyć. Także tak to wygląda. Tutaj jeszcze kupiłem taki płaskowniczek. Będę go ciął na kawałki i będę przyspawywał tutaj te kawałeczki w ten sposób do czoła tego kątownika, tak żeby po prostu patyki, które będę wieszał, żeby mi nie było takiej możliwości, żeby on wylądował gdzieś na glebie. Tutaj będzie on blokowany, ten patyk, jakby nawet się przesunął, to nie pójdzie dalej, bo tutaj właśnie ten kawałek płaskownika będzie to ograniczał. Poza tym automatycznie zwiększy mi się ilość miejsca tutaj na patyki, bo będę mógł do samego końca po prostu podsuwać. Tutaj pierwszy patyk z brzegu do końca podsunę, tutaj ostatni też z brzegu do końca dosunę i tutaj automatycznie zrobi mi się więcej miejsca. Być może, no nie wiem, na 6 patyków, zobaczymy zresztą jak to będzie wyglądać. Cała konstrukcja wygląda stabilnie i dosyć fajnie mi to wyszło chyba. Tutaj jeszcze będę taką rączkę chciał zamocować. Prawdopodobnie będzie to rurka przyspawana i będzie z tej strony wystawać gdzieś ze 12 cm, 13 i z tej strony, tak żeby oburącz ten wózek prowadzić, bo jednak będzie to spore obciążenie, także na jedną rękę wydaje mi się, że to będzie za dużo. Dlatego przyspawamy sobie rureczkę w ten sposób i tutaj będziemy trzymać z jednej, tutaj z drugiej i tak ten wózek będziemy tutaj na tych kółeczkach obrotowych sobie prowadzać, nie? Tamte kółeczka są na sztywno zrobione. Tutaj trochę kombinacji miałem, musiałem dołożyć coś takiego, żeby mi się tu szerokość zgadzała mocowań do kółek, ale to już mamy ogarnięte. Wszędzie będą zaślepki założone, na wszystkie profile będą zaślepki. Tak samo z góry. Tam kilka osób zdążyło już się wypowiedzieć odnośnie tego, że nikt mi tego nie odbierze, bo to nie jest kwasówka i tak dalej, i tak dalej. Tam różne dziwne rzeczy wypisywali ludzie. Ja zanim zrobię krok w przód, jeśli chodzi o tematy związane z masarnią, najpierw kontaktuję się z osobą, która po prostu jest odpowiedzialna za to, co się u nas na tej masarni będzie działo, jakie tam będą sprzęty, z czego będą wykonane i po doinformowaniu się okazuje się, że to nie musi być żadna kwasówka, to nie musi być żadna nierdzewka, ponieważ nasze wędliny nie będą miały bezpośredniej
nie będą miały bezpośredniej styczności z tym wózkiem. Będą wisieć na kijach i będą wisieć sobie, nie będą stykać się po prostu z tą powierzchnią, jedynie ma być to powierzchnia zmywalna, a zmywalna będzie. Podkład pójdzie, pomalujemy i będziemy wszystko sobie zmywać elegancko. No, także taka sytuacja tutaj jest. No tutaj jeszcze muszę sobie obspawać elegancko, tutaj jeszcze dołożę tak samo profil i lecimy z tematem. Drodzy mili, wszemi wobec chciałbym wam powiedzieć, że projekt został skończony, jeśli chodzi oczywiście o spawanie tego wózeczka. I tak on się prezentuje. Proszę zobaczyć, proszę podziwiać i proszę zostawiać łapeczki w górę od razu, jak wam się podoba. Tutaj wszystko elegancko, tutaj tak samo pospamane, tutaj dodatkowo taką prostą rączkę zamontowałem. A, jeszcze gorące! Gorąca rączka jeszcze jest. Nie łapać tam w tym miejscu. Taką prostą rączkę do tego, aby jakoś ten wózek tutaj przemieszczać z miejsca A do miejsca B. I tak to się wszystko tutaj prezentuje. Tutaj oczywiście porobiłem takie dystanse, tak jak wspominałem, żeby kije sobie dosunąć maksymalnie. Tym samym tutaj więcej przestrzeni mi się zrobi, jak ten kij i ten kij przesunę w tą stronę. No, także fajnie mi to wyszło chyba, nie? Czy nie? Dobra, trzeba się brać za usuwanie osadu tego rdzewnego. Taki delikatny osad, zaraz papierkiem to wszystko pojeżdżę. Następnie będziemy podkładować wszystko oraz będziemy malować. Specjalną farbę kupiłem, która będzie odporna na wszystkie zadrapania, na całą tą wodę, na całą wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Także nie będzie to byle jaki wózeczek. Musi być taki, żeby nie było rdzy. Zero rdzy musi być i wtedy będzie git. Wszyscy wtedy będą zadowoleni. I osoby, które sprawują pieczę nad tym tematem masarniczym oraz konsumenci i oczywiście szef produkcji sam. No, idę po pędzelek i będę pędzlował, ale najpierw trzeba wyczyścić jeszcze. Ja jestem właśnie na etapie czyszczenia wszystko gładziutko do samej sali, także troszeczkę czasu mi to zajmie, podejrzewam, że te 2 godziny na pewno. Bo chcę wszystko ładnie, wszystkie zakamarki chcę wyczyścić, tak żeby była świecąca stal. I dodatkowo chcę wytworzyć taką strukturę porysowaną, tak żeby dobrze mi się podkład trzymał oraz farba. No i taka sytuacja, dlatego stwierdziłem, że chyba podzielę ten film na 2 części. Także tą pierwszą część widzicie dzisiaj, a jutro coś tam po prostu dogram tylko finalnie, jak to będzie wyglądać i już. I tak to zrobimy. Dużo jest wilgoci ogólnie w powietrzu i jest w miarę ciepło, dlatego wszystko się osadza na tych wszystkich metalowych elementach, na tych spawach i tak dalej. I wszystko takim osad taki się po prostu tworzy, nie? Ale to tam nie jest problem, damy radę. Fajne są te hamulce, włączyłem sobie w sensie te hamulce i teraz o, elegancko, sztywniutko, ten wózeczek mi tu stoi. Pyk, pyk i już jest, o, i już jest luks. No, fajny, na pewno się przyda, na pewno usprawni nam pracę i na pewno będzie on służył. Dobry sprzęcior.